Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire. Stwierdziłem, że zrobię odcinek tylko i wyłącznie ze zmiennokształtnych, którzy ostatnio na odcinku się pojawili dość niespodziewanie, ponieważ nawet nie sądziłem, że oni wejdą i w sumie też wydawało mi się, że zmiennokształtni są od wyższych poziomów, no nie? Że na moim levelu się nie pojawiają, ale dobrze, dobrze. Mi to nie przeszkadza. W dniu wczorajszym, po odcinku ostatnim, stwierdziłem, że puszczę sobie 5 ataków właśnie na tych zmiennokształtnych, ponieważ maksymalnie w ciągu doby można puszczać 5 ataków. Znaczy można więcej, ale to kosztuje rubiny i tam chyba 4000 rubiny jest za dodatkowy atak, więc to się nie opłaca kompletnie. No i cóż, wczoraj zająłem miejsce 13. Miałem 246 tych punktów, zdobyłem 300 insygniów. Mam w tej chwili tak, mam w tej chwili 100 talizmanów, no i 300 tych insygniów, no nie? I teraz właśnie fajnie, żeby się tego dużo zbierało. To stąd w przyszłości będę sobie tworzył dowódcę, bo to jest dowódca, no nie? Tak, to jest dowódca i teraz pytanko, czy jeszcze jest tutaj jakiś ten kasztelan, czy nie? Tu jest kasztelan? Nie, to jest drugi dowódca. Wow, to jest w takim razie dwoje dowódców. To tego dowódcy nie kojarzę, żeby był jak grałem jeszcze ostatnio kiedyś na innym koncie. Ale to dobrze, czyli mamy dwóch dowódców i ten dowódca jest nawet tańszy chyba od tego. Tak, jest trochę tańszy, bo nie ma klejnotów, ma tylko same ciuszki. Dobra. Czyli zakładam, że jest pewnie troszkę gorszy od tamtego, ale to nic. Na pewno będę chciał skompletować obu tych dwóch dowódców. No i tak samo z insygniów też chciałbym tego jednego dowódcę tutaj zrobić. No, tu jest tylko jeden dowódca, tak. Wielka przywoływaczka, tak. No, dowódca, dobra, czyli łącznie trzech dowódców można ładnie skompletować, skleić z tego wydarzenia. Ja się postaram. Wydarzenie trwa łącznie 10 dni od wczoraj, więc skoro każdego dnia można puszczać 5 ataków, no to łącznie można puścić 50 ataków. No i teraz w zależności od tego, jaki wejdzie atak, zdobywa się punkty, no nie? Za każdy atak zdobywa się punkty i teraz pyta, i teraz jest taka sprawa, że jak zdobędzie się od 1 do 149 punktów, zdobywa się 10 tych talizmanów, jeżeli tyle punktów to 50 i jak więcej niż 400, no to 150 tych talizmanów. Ja w tej chwili tych talizmanów mam 100, ponieważ puściłem wczoraj 5 ataków. I za tych 5 ataków weszło 10 punktów za każdy atak. Bo tam mało tych punktów dostawałem, więc dostałem 10 tych i plus 2 razy mnie atakowano, no i za każdą obronę dostałem 25 takich, no nie? Więc za obronę jest inny przelicznik tych punktów. I teraz tak, jak w ogóle atakuje się tych zmiennokształtnych. Ja pamiętam, że jak jeszcze miałem level legendarny kiedyś, to wystarczyło, żeby puścić 5 ataków z żołnierzami, gdzie wszędzie było 32 żołnierzy, czyli ta minimalna wymagana ilość do puszczenia ataku. Właśnie nie dlatego, żeby wygrać, ponieważ wojsko było potrzebne na inne wydarzenia, które w tym czasie miały miejsce, tak jak na przykład teraz potrzebujemy wojsko na nomadów i na Berrymont, no nie? To puszczało się taką minimalną ilość tych wojsk tylko po to, żeby atak wszedł. No i teraz w zależności od tego, ile było obrońców, no to dostawało tam się te 10 tych talizmanów albo 50. Albo 150, jak było ich bardzo dużo, no nie? Ja pamiętam, że z reguły dostawałem 50, no nie? Mimo, że puszczałem 32 żołnierzy tylko, więc naprawdę małym nakładem pracy dało się całkiem pokaźną sumę tych punktów nazbierać. Jeżeli faktycznie każdej doby puszczałoby się te 5 ataków,
naprawdę jest w stanie się całkiem sporo osiągnąć tutaj w tym wydarzeniu. Naprawdę, ono jest bardzo specyficzne. Ja go nigdy, szczerze powiedziawszy, niespecjalnie ogarniałem i chyba też nie lubię go za bardzo. Ale cóż, jak jest, to oczywiście sobie poatakujemy. Wczoraj puściłem właśnie 5 ataków, więc jestem w tej chwili przedostatni ze wszystkich. I cóż, teraz też już puściłem 5 ataków, 2 godziny temu około. Wysłałem naszych dowódców. I no właśnie, powinny już ataki dochodzić. Powinny ataki dochodzić i nawet chyba już pierwszy atak doszedł dokładnie, który jest porażką. A tak jak mówię, my tutaj nie walczymy o zwycięstwo, tylko o to, żeby te punkty nabijać. Teraz zobaczmy sobie raporcik. 67 punktów zdobyte, więc trochę mało. Ja tu puściłem 56 żołnierzy. Teraz moment. Aha, bo przegrałem, więc się nie zobaczy, jakie było ustawienie tych obrońców. Okej, okay. No to nic. W każdym razie, 10 punkcików wpadło. Więc spoko. Drugi atak. Również porażka. O! I tu było ich znacznie więcej. I patrzcie, tu było ich znacznie więcej, a dostaliśmy tych punktów o wiele mniej, więc to chyba tylko na legendarnych się dostawało tak dużo tych punktów, jak tych obrońców było tysiące. Tak mi się wydaje. Chociaż pewności nie mam. Także dwa ataki weszły, trzeci atak wszedł i tu jeszcze jest zwycięstwo w tym ataku. Ale widzicie, jest zwycięstwo, a tyle samo tych talizmanów dostaliśmy, no nie? Bo też mało punktów, więc widzicie, nie jest ważne, czy wygrasz, czy przegrasz z tego wynika, tylko ważne jest po prostu, żeby atakować i to atakować jak najsilniejszych tych zmiennokształtnych, no nie? W tym wypadku było zwycięstwo. O, czwarty atak wszedł. Również jest zwycięstwo. Też tylko 10 tych talizmanów, bo tylko 52 punkty. A, i zapomniałem powiedzieć o tym, że o ile się nic nie zmieniło, a mam nadzieję, że się nic nie zmieniło, to, że my nie tracimy żołnierzy atakując tych zmiennokształtnych. Bo tak chyba było, że puszczając ataki na nich, nawet jak nam zginą ci żołnierze, to my ich nie tracimy, tylko mamy ich z powrotem chyba w naszym garnizonie. Tak mi się wydaje, że tak jest. Mam nadzieję, że tak jest. Zobaczymy sobie. Puśćmy sobie atak na nomada w międzyczasie. I zobaczymy, czy. Tak, mamy, bo ja puszczałem głównie tych demonicznych, tych wręcz, więc widzę, że oni wrócili, więc są. Spoko. Czyli to się nie zmieniło, to mnie cieszy bardzo. Będę mógł spokojnie puszczać ataki i nie martwić się o to, że stracę tych żołnierzy. To jest naprawdę ważne, subcia. Dobra, i teraz jeszcze został nam ostatni atak do sprawdzenia, który nam właśnie już idzie. Zaraz powinien dojść, ale w międzyczasie, jako że nic się nie dzieje na razie, puśćmy sobie jeden atak na Nomada. Jeszcze wam potem pokażę, jak tam z nagrodami stoję z Nomada i z Berimondu, bo tam troszkę też atakowałem ten Berimond. Niedużo, bo niedużo, ale parę nagród jakichś tam wpadło z tego Berimondu. Bardziej chyba się na Nomadzie skupiłem, chociaż i tak tego Nomada ostatnio odpuściłem trochę. W ogóle trochę mało grałem ostatnio. Jakoś tak. Nie miałem ochoty jakoś cisnąć na siłę, po prostu chciałem sobie zrobić tyle, ile dam radę, żeby, wiecie, żeby to było tak przyjemne, ale jak już straciłem ochotę, to nie chciałem na siłę po prostu nic już tutaj robić. Dobra, weźmy sobie drewna, bo drewna mamy mało. Zróbmy od razu zwiad na obóz lwów, bo sobie może jeszcze puścimy ataka potem. Ja się postaram teraz jak najszybciej te tawerny ulepszyć, bo mam w tej chwili dwie tawerny, z czego jedna jest na dwójce, a druga na jedynce. O, tu jest dwójka i tu jest jedynka schowana. Więc ja się postaram je jak najszybciej ulepszyć.
ale musimy poczekać 2 doby, bo akurat zacząłem sobie dzisiaj budować fosę zamkową. Znaczy zamkową, nie zamkową, po prostu fosę, bo fosa zamkowa chyba jest za rubiny, a to jest ta zwykła fosa, no. Więc muszę poczekać 2 doby, żeby ona mi się zrobiła. W międzyczasie sobie ulepszyłem tutaj tartak, kamieniołom i młyn. Trochę gospodarstwa sobie podekspiłem, także myślę, że nie jest najgorzej. Chodźmy jeszcze na iceberg, na zimę, zobaczyć, co tam ciekawego się dzieje. Szczerze powiedziawszy, nic ciekawego. Dalej mam tylko 4 gospodarstwa, więc będę starał się te gospodarstwa przede wszystkim zrobić więcej i je rozbudowywać, żeby więcej żołnierzy tutaj mogło stacjonować, żeby mógł atakować te barbarzyńskie wieże. Mamy już koszary na 5, ale ostatnio one już były na 5, więc to jest ważne, że możemy w wysokich poziomów jednostki rekrutować. O, widzę, że zwiat się nie udał. No jasne. Tak jest zawsze. Jest 18% szans na to, że cię złapią i cię wtedy zawsze łapią. Ale jak masz, nie wiem, 82% szans na to, że cię złapią, czyli że na czerwono macie ten zwiat praktycznie, to wtedy i tak zawsze was złapią. Wtedy nie ma szans, że wejdzie, no nie? Trzeba byłoby chyba 1000 tych zwiadów puścić. Przynajmniej ja tak zawsze miałem. Także to jest po prostu... tragedia. Zawsze pod górkę, no nie? Ale co tam? Jeśli chodzi o posterunki, no to w tej chwili sobie jeszcze ulepszam warsztaty. Tutaj na Pelennorze też te gospodarstwa są jako tako rozwinięte. Produkcja żywności jest niezła. Będę musiał zrobić jeszcze więcej tych gospodarstw, tak z 12 chyba, o ile się nie mylę. Chyba z 12, albo nawet więcej. Zobaczymy. Na Borholdzie z kolei też mi się tu ulepszają. No, tu mam już mniej trochę rozwinięty ten posterunek, ale na razie na posterunkach jakoś strasznie się nie skupiam. Skupiam się w tej chwili na głównym zamku i na zimie tak trochę też. O, na Redwoodzie widzę, że w ogóle prawie nic nie ma. No, nawet nie mogę koszar ulepszyć. A to ulepszmy sobie tego. Wieżyczkę. O. O, to może jak już teraz faktycznie nie ma co robić, to puśćmy sobie parę ataków na barona z Redwoodu. Bo tutaj mam baronów na dość niskich poziomach, więc myślę, że spokojnie można by 4 ataki puścić. Tutaj mam tylko słabych tych huszników, bo nie chciałem ich wyrzucać, bo to szkoda jednak, żeby ich wyrzucić, a stwierdziłem, że na Redwoodzie akurat się przydadzą i będę atakował tych baronów niższych poziomów. Zawsze troszkę jakichś tam surek wpadnie do zamku. No nie, także... Także w porządku. Ok, myślę, że jeszcze jeden atak spokojnie da się wysłać. O. Proszę bardzo. Puśćmy tak. I subcio. I ok. I zaraz wejdzie akurat ostatni atak. Za 3 minutki. Subcio. I zobaczymy. Ja teraz przy okazji sobie zobaczę, jak w klasyfikacji stoimy. Matko, ja mówić nie umiem. Jak stoimy. Ale mi się język plącze, ludzie, ja nie wiem, co się dzieje. Dobra, jak stoimy w klasyfikacji tych zmiennokształtnych? Widzę, że... Bieżąca seria 219 tych punktów. Czyli to te punkty mi się nie sumują, tylko mi wybierze chyba najlepszy wynik po prostu, tak? O, czyli to tak działa. To też nie wiedziałem, że o to chodzi. Ale okej. No
Ja jestem ciekawy, jak oni nabili tyle tych punktów. Ziomek ma poziom który? 32, więc w co? Ale ma posty, ty. Przejął chyba od kogoś. Bo ma tak rozwinięte, że nie mógł takich mieć. No ale dobra, no ziomek miał, ma poziom, załóżmy, porównywalny do mojego, więc ci zmiennokształtni też pokazują się podobnie do mojego. No chyba, że faktycznie jak na przykład jest, jak miałem tam 300 tych obrońców, to może jakbym puścił atak, gdzie bym dał maksymalną ilość żołnierzy, to może wtedy bym więcej tych punktów dostał, co? Może to o to chodzi, ej. Może o to chodzi właśnie. No może, ale powiem wam, że dla mnie akurat ważniejsze jest trzymanie jednostek, żeby móc atakować tych nomadów, ten Berimont, bo zawsze co jakiś czas jak wchodzę na grę, to sobie puszczam tamte ataki, no nie, o. Na nomadzie już zdobyłem 2600 tych punktów mam w tej chwili. Jutro się rano wydarzenie kończy. Znowu jestem pierwszy cały czas, jeśli chodzi o moją ligę. No, mam 6 złotych medali, 4 srebra, 1 brąz, więc dobrze idzie. Nagrody wpadają zawsze z tego, więc jest fajnie. Sojuszowo chyba też prowadzimy. No, subcio, 13 złotych medali mamy. No, jak mamy takich kozaków w sojuszu, to naprawdę się nie dziwię, że tak dobrze idzie. Bo ludzie taką robotę robią, że to jest masakra. Więc no, więc tyle mamy tych punktów. Dekoracja mi wpadła, ten orzeł. On był tutaj, na piątej stronie. O, tyle tych punktów uzbierałem, więc nie jest najgorzej. Fajny tutaj ten orzełek wpadł, on daje 245 porządku publicznego, więc całkiem sporo. No a jeśli chodzi o Berimont, no to tutaj za dużo się nie zmieniło, chociaż parę ataków jeszcze puściłem. 3190 mam reputacji, no i teraz jeśli chodzi o nagrody. No to udało mi się nieco ponad dwie strony nagród uzbierać. Czy mi się uda to zdobyć? Wątpię. Ja na siłę tego nie będę robił, bo po prostu musiałbym chyba cały czas na grze siedzieć, a po prostu mi się nie chce całymi dniami na grze siedzieć, tylko wolę sobie parę razy dziennie tak wejść na chwilę, coś zrobić, puścić atak, zbudować i tak dalej. Nagrać odcinek na przykład. A nie chcę się po prostu z tą grą męczyć, o, tak wam powiem, po prostu. Chcę, żeby to było przyjemne, chcę przy tym odpoczywać, chcę wam nagrywać i tak dalej, no nie? O, wszedł już chwilkę temu atak na zmiennokształtnego. O, i tu dostaliśmy 74 punkty, czyli lepiej niż ostatnio już. I wygraliśmy, więc chyba faktycznie nim większe ataki puszczamy na większych zmiennokształtnych, tym więcej tych punktów zdobywamy. Chyba, znaczy no to jest logiczne w sumie, nie? No to nie ma co z tym dyskutować. Więc jak miałem tego zmiennokształtnego, co miałem 300 obrońców, no to musiałbym tam puścić po prostu też 500 mojego ofa, coś koło tego, żeby wygrać i wtedy tych punktów może byłoby dużo. Nie wiem, spróbuję tak zrobić następnym razem. Jutro pewnie tak zrobię. Zobaczyć, co się stanie. Chociaż, nie no, poświęcę tą chwilkę, żeby to puścić. Bo kruki mają chyba jutro wpaść, no nie? Więc zastanawiam się, czy odcinku z kruków też nie zrobić. Może bym zrobił. O, tutaj jeszcze obóz nomada. 10 strat, tylko 42 tabliczki, więc super. Tu ataki na barona weszły, więc też spoczko, ale to są te słabiutkie barony, więc tu nawet mi nie szkoda tych jednostek. Jak potracę tych kuszników, to nawet się będę cieszył, szczerze powiedziawszy, bo będę przynajmniej sobie wtedy mógł tam trzymać już tylko te lepsze jednostki, no nie? O, przy okazji sobie jeszcze misję możemy wziąć, kolejną. No i luzik. Więc zastanawiam się,
jutro jak będą kruki, a mają być kruki. A jednak nie kruki, jednak obcy. A to kruki były ostatnio chyba. Tak czy nie? Nie pamiętam już. Dobra, w każdym razie to jest to samo. Czy obce, czy kruki to jest jeden pieron. Wszystko jest to samo, więc będą... będą obcy, okej. Okay. Troszkę chwały sobie nabijamy, myślę. Flak trochę chyba mam. Więc może coś tam się uda zrobić. Czy będzie jutro odcinek? Nie wiem jeszcze. Być może jutro nie będzie, ale jeżeli jutro nie będzie, to pojutrze będzie na pewno wtedy. Wtedy będzie na pewno. A jutro może postaram się sprawdzić z tymi zmiennokształtnymi, jak to jest, jak puszczę jakiś taki mega atak na nich. Co? Spróbuję. Spróbuję tak zrobić, bo aż to mnie ciekawi, jak z tymi punktami będzie. A mamy dużo czasu, 8 dni, więc... No i w tej chwili najlepsza seria nam się zmieniła, jeśli chodzi o ranking, no awansowałem na 15 miejsce, bo pokazuję teraz najlepszą serię, no nie? No i fajno, i cieszy mnie to bardzo. Troszkę tych talizmanów znowu wpadło, 150, dzisiaj pewnie znowu wpadnie 300 tych insygniów, więc naprawdę punkciki wpadają. Podoba mi się i będziemy zbierać te punkty, aby móc w przyszłości sobie tworzyć tutaj tych trzech łącznie dowódców. Więc tak sytuacja póki co się ma, tak to wszystko wygląda. I tak jak mówię, jutro nie wiem, czy odcinek będzie, zobaczę, w zależności jaka będzie sytuacja na grze, ale pojutrze już na pewno coś wam wrzucę, zapewne z obcych, żeby było coś na bieżąco. A póki co... Wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.